witam Państwa serdecznie. Mateusz Sala na krawędzi szkła, a w dzisiejszym odcinku Eruzione 1614, czyli 1614, czyli erupcja. Caricante, endemiczny szczep z Sycylii i mamy tutaj 2015 rok właśnie od planety Sycylii. Za 20 funtów. Caricante, czyli odmiana przypisana, można powiedzieć, wyłącznie do Etny. Późno dojrzewiająca odmiana, która świetnie się ma na tej ciężkiej, wulkanicznej glebie. Mamy tutaj do czynienia z Vitis viniferum, czyli z winoroślą właściwą, szlachetną. Caricante na Etnie hoduje się w bardzo wysokich położeniach, bo mamy tam prawie 950 do 1050 metrów i myślę, że właśnie w podobnych warunkach również hoduje je planeta, ponieważ planeta posiada wszelakie winnice na różnych wysokościach Etny, korzystając z bogactwa owej wulkanicznej gleby. 2015 rok. Caricante jest wysokie w kwasowość, także kontynuujemy naszą wycieczkę po silnie kwasowych szczepach, a jest zazwyczaj o niskim pH grony, także kolejny z jakichś pysznych, dobrze zrobionych kwasiorów? Być może. Nazwa Eruzione 1614 nawiązuje bezpośrednio do erupcji. Do, można powiedzieć, najważniejszej erupcji Etny w tamtym tysiącleciu, ponieważ Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na całym globie. Ale ta erupcja w 1614 trwała do 1624 roku. Także 10 lat wypływu nieustającej lawy i magmy. Przeszło miliard metrów sześciennych lawy, czy nawet jakiejś niewyobrażalnej ilości. Planeta. Można powiedzieć, jeden z czołowych współczesnych producentów, jeżeli chodzi o nowoczesne winiarstwo Włoch. Spopularyzowany niewątpliwie przez Chardonnay od Planety. Można powiedzieć, zdobyli międzynarodową sławę. Tutaj nie łapie się to jest DOC Sycylia, nie łapie się to w samo DOC Etna, ponieważ winnica i winiarnia, w której jest przetwarzana z Chiarunowa, leży już poza obrębem owej apelacji, jeżeli chodzi o samą Etnę. Bardzo ciekawe podejście ma Planeta do swoich win, ponieważ oni posiadają już w tym momencie chyba z 5 różnych lokacji dookoła całej wyspy. Lokacje na Etnie są jedną z nich i na każdej z tych lokacji, a nawet na każdej pojedynczej winnicy czasami, które stawiają swoje własne winiarnie. Także dla każdego terroir, a szukają tych terroir niezwykle dokładnie i długo, robią researche, żeby znaleźć jakieś dobre miejsce pod nową nasadę. Każde terroir jest przetwarzane w swoich warunkach, można powiedzieć, mikroklimatycznych, od nasadzenia aż do wyprodukowania wina. W 2008, o ile się nie mylę, została założona ta winnica. I winnica ta rzekomo jest właśnie założona na krawędzi wypływu lawy z 1614 roku, czyli tam magma się zatrzymała podobno. I tam najlepsze warunki odnalazła właśnie Planeta. Samo Eruzione nasadzone jest pomiędzy 815 a 860 metrem nad poziomem morza. Przy średniej rocznej temperaturze około 21 stopni. 21 stopni na glebie wulkanicznej. Pięć tysięcy hektarów wróć
5000 krzaków na hektar. Nie trzeba chyba wspominać, że Planeta jest włoską firmą rodzinną i to rodziną taką bardzo świadomą. Oni mają zaplanowany rozwój już gdzieś tam od początku, a jest to firma, która ma w tym momencie 33 lata. W 1985 roku pierwszą winnicę nasadzili. I od tego czasu sukcesywnie rozbudowują to też o miejsca hotelowe. Oni również uprawiają oliwę, mają własną tłocznię oliwy, także budują cały jakby agrokulturowy biznes od gotowania, poprzez wina, poprzez oliwy. Wszystko w zgodzie z naturą. Wszystko w jakiejś synergii starają się robić. Pięknie. Pięknie. Świeże, świeże z drzewa dojrzałe cytryny. Świeże, świeże pomarańcze w ogóle. Świeże sycylijskie czerwone pomarańcze. I te dwa zapachy praktycznie dominują, ale owoco, ale... Przed chwilą sprawdzałem, że temperatura na Sycylii jest 27 stopni. Na pewno jest goręcej niż tutaj. Tu jest 27 stopni, a to jest 27 stopni w Anglii. To jest... No, wieczorem jest już chłodno na przykład. Przynajmniej mi. A, troszkę takiej drożdżowości. I troszkę właśnie jakby takiej pełności oliwkowej w tym wszystkim. Prosto. 90% mamy tutaj Caricante, a 10% dodanego jest Rieslinga. Rodzimy sycylijski szczep w rodzimych warunkach. Można powiedzieć, że idealnie zachowany w swoim terroir. Jeszcze na winiarni, która jest zaraz obok. Jakież ostatnio nam się udaje uprawiać wspaniałe podróże winy. Chciałbym powiedzieć, że to zasługa sommeliera. Na ustach mamy żywą kwasowość, ale taką mineralną, taką jak jakieś takie rozpuszczalne proszki, które się wsypuje do wody, jakby się je wsypało do ust. Kiedyś były takie lekarstwa czy coś takiego. I mamy tutaj takiego jakby lekkie mango, lekką papaję w tym wszystkim, ale w kwasowym wszystko to nurcie. Czuć, że kwasowość wysoka, faktycznie pH niskie. Nie mamy tutaj... Podróż. Błyskawiczna podróż. Cuda. Długo pozostającą końcówkę tutaj mam, mineralną, znowu jak po jakimś, kurczę, nie wiem, nałęczowiance, perlaż, a nie wiem, czy taka istnieje. W 2017 roku to wino otrzymało od dekantera srebrny medal. Oceniajmy. Oczy, bledziutkie, złotko. Nos, cytryny, pomarańcze, piękno. Nos, oczy, 5 na rodzimą. Nie mamy tutaj nic. O mój Boże, jaki tropik. To jest jak jakiś sok owocowy wyciśnięty właśnie z jakiegoś papaja, marakuja. Nie, może jakieś lekkie kwasowości kiwi, jakieś, ja wiem, ale głównie te mango. Wspaniale. Wiem, że męczymy ostatnio białe wina, ale takie temperatury, lato, cóż pić innego niż
orzeźwiające, owocowe, świeże, pełne, letnie wina właśnie. 5. Subiektywnie 5. Dziękuję Państwu serdecznie. Zachęcam do subskrybowania. Zachęcam do podróżowania po całym świecie z winami właśnie. Jedno na tydzień, jedno na 2 tygodnie, inna destynacja. Terroir. Jak lepiej poznać terroir na przykład win wulkanicznych niż wina na przykład właśnie z samej Etny, najbardziej czynnego wulkanu. 1250 km kwadratowych ma obszar. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia. Zasubskrybujmy. Pa, pa.